W świeckim amfiteatrze odbył się festiwal muzyki dance. Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana w naszym mieście, podczas której zaprezentowało się ponad 20 wykonawców muzyki disco polo z całej Polski. Warto dodać, że wśród nich widzowie mogli usłyszeć występy zarówno debiutantów, jak i gwiazd. Kilkanaście zespołów muzyki polskiej tanecznej przyjechało do nas i nasza prowadząca Alexis, Agnieszka. Witam wszystkich telewidzów telewizji, muszę sobie przypomnieć, wybaczcie, telewizji CSW. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Mam okazję dzisiaj specjalnie dla Państwa prowadzić Festiwal Muzyki Dance, który jest moim zdaniem cudownym przedsięwzięciem, fenomenalnym zresztą. Mnóstwo zespołów, które prezentują bardzo wysoki poziom, mimo że jest kilka zespołów w kategorii debiuty, to jednak artyści prezentują się naprawdę znakomicie i bardzo profesjonalnie. Gościmy dzisiaj artystów nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, z całej Polski. Postanowili przemierzyć setki kilometrów, żeby spotkać się z wszystkimi właśnie w amfiteatrze w Świeciu. Mam nadzieję, a właściwie wierzę w to i wiem, że będzie to doskonała i cudowna impreza, którą mam okazję poprowadzić i być tutaj specjalnie dla Was. Dzięki Tobie również. Przy okazji na wizji chyba mogę podziękować Jankowi za to, że postanowił obdarzyć mnie tym zaufaniem i zaprosić mnie z odległego Białegostoku. A przy okazji pozdrawiam swoich widzów. Nie powiem jakiej telewizji, żeby nie robić reklamy. Oni będą wiedzieć, o co chodzi. To ja myślę, że możemy powiedzieć TV Art, nie będziemy tutaj robili takiej reklamy, no nie bądź już taka skromna. Drodzy Państwo, na pewno będzie relacja z tej imprezy. No jesteśmy w trakcie tworzenia, można powiedzieć, wideo podsumowania tego, ponieważ jesteśmy jeszcze na żywo. Tak jak powiedziała Agnieszka, fajnie, że przyjechały tutaj bardzo różne zespoły. Jest na pewno wysoka półka, Drossel jest. Troszeczkę inny klimat, Christian, czyli Pudzian Band, są zespoły debiuty, ale są też takie perełki, które gdzieś tam pokazują się już od kilku lat, są niewątpliwie gdzieś widoczni w polskiej scenie dance, polskiej scenie disco polo, dlatego mamy nadzieję, że ten festiwal dla może chociaż jednego albo kilku zespołów będzie jakimś krokiem do przodu. Zobaczymy, podsumujemy to za jakiś czas, nie? Dzięki bardzo i może na podsumowanie. Na podsumowanie to tylko tyle, żeby było więcej takich imprez, szczególnie poświęconym osobom, które dopiero zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki na scenie. Marzenia się spełniają, warto w nie wierzyć. Zaś sami wykonawcy cieszą się z możliwości wzięcia udziału w imprezie, dodając, że tego typu przedsięwzięcia z pewnością pomagają w promocji gatunku muzyki, jakim jest disco polo. Drodzy Państwo, na festiwalu, tak jak mówiliśmy, są perełki i są osoby, które były głównymi na plakatami. Twarz, można powiedzieć, zespołu Drossel, który jest już gotowy, są chłopacy rozłożeni. Perkusja, instrumenty są na żywo, więc bardzo się to podoba widzom na pewno. Może powiedz sam, co przygotowaliście dzisiaj na ten pierwszy festiwal, taki można powiedzieć dziewiczy. Nie jest to jeszcze taki festiwal na pewno, po których wielkich festiwalach jeździcie, ale myślę na festiwal, pierwszy festiwal w Kujawsko-Pomorskim, no to już jest jakiś krok. No to może powiedz, co myślisz o tym i co przygotowaliście dla słuchaczy. Słuchaj, no witam bardzo serdecznie Was. Słuchajcie, no fajna gala się organizuje. Szkoda, że Was tutaj nie ma, ale macie okazję zobaczyć retransmisję tej gali. Słuchajcie, no tak naprawdę przygotowaliśmy to, co zawsze gramy, nasze największe hity, ale też jest jeden nowy utwór. Macie okazję też zobaczyć premierowy teledysk Ja mam siłę, ja mam moc do tego utworu. Dzisiaj też właśnie tutaj zabrzmi na tej scenie. Słuchajcie, no bardzo cieszymy się, że takie gale powstają, że jest ich coraz więcej, że właśnie tutaj w Kujawsko-Pomorskim możemy gościć. Dziękujemy za zaproszenie organizatorom. No mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Już jest gorąco, tutaj atmosfera gorąca, mnóstwo ludzi. Także naprawdę będzie ciekawie, będzie się tutaj działo. To powiedz, czy po długiej drodze macie jeszcze moc? Macie siłę, macie moc? Zawsze mamy siłę, mamy moc, a tak naprawdę to w sumie nie jest daleko. Mamy raptem tutaj rzut beretem, prawdę mówiąc po sąsiedzku jesteśmy, no bo raptem, nie wiem, jakieś 90 km tylko, nie? Także no naprawdę bardzo blisko i czujemy się sąsiadami tutaj Świecia. No to tylko zaprosić na nowy klip, tak jak powiedziałeś, żeby
nasi słuchacze, nasi widzowie także w internecie i także naprawdę widzieli w telewizji to, co nowego tworzycie, no bo znamy was no, z wielu kawałków, nie będę tu mówił, że to ten klub to mój akurat ulubiony, nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że bardziej dyskotekowy, zrobiony, młodzieżowy, no ale tutaj liczymy właśnie, że dzisiaj nasza świecka publiczność będzie mogła usłyszeć, można powiedzieć ocenić i zobaczyć, co Drossel przygotowało także dla nas. Tak właśnie, także serdecznie zapraszamy, na pewno będziecie też mieli okazję usłyszeć, także zapraszamy i do usłyszenia. Chodź tu szybko, daj mi buziaka rybę.